Początek lat 2000 w Polsce. Młodzi ludzie odkrywają potężną moc internetu. Godzinami gadają ze sobą na czatach, zakładają konta w różnych portalach, rozmawiają z nieznajomymi, a niekiedy nawet próbują umawiać się z nimi na spotkania, bo nikt ich nie ostrzegał, jakie mogą być tego konsekwencje. Zresztą dla dorosłych to też nowość. Nie mają pojęcia, co ich dzieci robią w sieci, i że mogą w ten sposób sprowadzić na siebie śmiertelne niebezpieczeństwo. Czy 13-letnia Iwona z Tarnowskich Gór, która zaginęła w 2002 roku, może być jedną z pierwszych w naszym kraju ofiar zbyt niefrasobliwego korzystania z internetu? Iwona Wąsik przyszła na świat 6 stycznia 1989 roku jako jedno z bliźniąt dwujajowych. Wraz z nią na świecie pojawił się jej brat Michał. Podczas gdy bliźnięta wraz ze swoją mamą Małgorzatą przebywały jeszcze w szpitalu przez te pierwsze dni po narodzinach, w domu czekali już na nich z niecierpliwością tata Andrzej oraz ich starszy brat. Rodzina Wąsików mieszkała na osiedlu Przyjaźń w Tarnowskich Górach, przy ulicy Francuskiej, w jednym z bloków z Wielkiej Płyty. Było to takie typowe osiedle z czasów PRL-u, gęsto zaludnione. W ciągu dnia między blokami kręciło się mnóstwo ludzi. Jedni wracali z pracy, inni do niej szli. Starsze dzieciaki wracały ze szkoły, a z młodszymi matki wychodziły na spacery, robiły zakupy w pobliskich sklepach. Wychowywanie trójki dzieci, w tym bliźniąt, to z pewnością niemałe wyzwanie, ale pani Małgorzata i pan Andrzej radzili sobie z tym naprawdę dobrze. Można było spotkać się z opiniami, że pani Małgorzata była dość zasadnicza i wymagająca wobec dzieci, zwłaszcza gdy te zaczęły wchodzić w okres dorastania. I nie znam tu szczegółów, ale postrzegam to raczej w ten sposób, że po prostu nie pozwalała im wejść sobie na głowę, a więc dzieci miały swoje obowiązki, mama wymagała też na przykład powrotów do domu o określonej godzinie, co jest w pełni zrozumiałe. Ale jednocześnie nie ingerowała jakoś bardzo mocno w wolny czas swoich dzieci. W materiałach prasowych na temat sprawy Iwony Wąsik można znaleźć m.in. taką informację, że pani Małgorzata nie była zachwycona bliską relacją Iwony z jej najlepszą przyjaciółką Sabiną. Dziewczynki mieszkały niedaleko siebie i były rówieśniczkami. Poznały się jakoś w wieku 6-7 lat i były odtąd w zasadzie nierozłączne. Razem chodziły do podstawówki, a potem poszły do tego samego gimnazjum. Mama Iwony twierdziła jednak, że obie dziewczynki były, jak to ujęła, nieco postrzelone i razem mogły wpadać na różne głupie pomysły, z których nie wyjdzie nic dobrego. Mimo tego pani Małgorzata nie ingerowała w tę znajomość. Ale może też po prostu zdawała sobie sprawę z tego, że gdy dzieci są już w pewnym wieku, to rodzice jednak nie do końca są w stanie zapanować nad tym, z kim spędzają one czas. Jak bardzo prawdziwe jest to stwierdzenie, okaże się już po zaginięciu Iwony, gdy na jaw wyjdą fakty o różnych znajomościach dziewczyny, o których jej rodzice nie mieli zielonego pojęcia. Ale o tym za chwilę. Jest październik 2002 roku. Iwona Wąsik już od miesiąca chodzi do nowej szkoły. Jest uczennicą pierwszej klasy gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach. Uczy się całkiem nieźle. Jest też lubiana przez koleżanki i kolegów. Postrzegają oni Iwonę jako sympatyczną dziewczynę, choć może trochę tajemniczą, zamkniętą w sobie. Iwona interesowała się biologią i informatyką, a w przyszłości chciała zostać weterynarką, bo bardzo kochała zwierzęta. Udzielała się jako wolontariuszka w pobliskim schronisku. Wyprowadzała psy na spacery, sprzątała im klatki. To według mnie pokazuje, że była naprawdę wrażliwym człowiekiem o bardzo dobrym sercu. Bo tylko takie osoby poświęcają swój czas zwierzętom, których los właściwie nikogo nie obchodzi. Oczywiście w życiu Iwony był też czas na inne sprawy, takie pewnie bardziej typowe dla nastolatek.
Mianowicie Iwona lubiła odwiedzać kafejki internetowe i rozmawiać na czatach z osobami z całej Polski. A może i nie tylko. Przypomnę, że jesteśmy w roku 2002. Mało kto miał wtedy internet w domu. Bardzo popularne stały się natomiast kafejki internetowe, gdzie za około 3 zł za godzinę można było posiedzieć przed monitorem połączonym tą potężną siecią w zasadzie z całym światem i stać się tym, kim tylko zechcemy. Doskonale pamiętam te czasy i te wąskie, ciemne, takie słabo oświetlone, ciasne pomieszczenia, gdzie dominowało w zasadzie tylko światło monitorów. Poszczególne stanowiska były oddzielone takimi pseudościankami, aczkolwiek no nie było one jakąś przeszkodą w tym, by zobaczyć, co w sieci robią inni. Tylko że w zasadzie nikogo to specjalnie nie interesowało, bo każdy był zapatrzony w swój monitor. Pamiętam też, że większość bywalców tych kafejek stanowili bardzo młodzi ludzie, nastolatki, takie jak ja wtedy i jak Iwona w 2002 roku. No więc 13-letnia Iwona Wąsik, mieszkanka Tarnowskich Gór, niewielkiego miasta na Śląsku, odkrywa, że w sieci może być dosłownie każdym. Może udawać starszą, może się posługiwać fałszywym imieniem i tak właśnie robi. Prowadzi na internetowych czatach oraz w korespondencji mailowej rozmowy z różnymi osobami. Czy to w ten sposób poznaje znacznie starszego od siebie, bo około 20-letniego mężczyznę, z którym zaczyna się spotykać w wakacje 2002 roku? Oczywiście bez wiedzy rodziców. Czy przez internet nawiązuje jeszcze jakieś inne znajomości? Czy komuś udało się ją nakłonić, by podała prawdziwe informacje na swój temat? Na przykład, gdzie mieszka? Nie wiadomo. Błogosławieństwo i przekleństwo tamtych czasów. Z jednej strony my, jako społeczeństwo, zyskujemy coraz szerszy dostęp do nowych technologii. Z drugiej strony zyskują go też osoby o bardzo złych skłonnościach i zamiarach oraz ich potencjalne ofiary. A z trzeciej strony policja kompletnie nie jest jeszcze przygotowana na to, by z tych nowoczesnych narzędzi uczynić swój atut w walce z przestępcami. Dziś ślady cyfrowe są niemal nie do zatarcia. Dawniej przepadały jak kamień w wodę. Przychodzi 3 października 2002 roku. Jest to czwartek. Iwona zaczyna lekcję o 8, więc około 7.30 wychodzi z domu. Po drodze dołącza do niej Sabina, która mieszka nieco bliżej szkoły. Dziewczyny kończą lekcję około 13.30 i również razem wracają do swoich domów. Iwona opowiada Sabinie, że dziś znowu wybiera się do schroniska. Proponuje, żeby koleżanka poszła razem z nią. Umawiają się nawet na późniejszy telefon w tej sprawie. W drodze powrotnej spotykają mamę Iwony, która pracuje jako listonoszka. Pani Małgorzata dopytuje, czy córka wzięła ze stołówki szkolnej zupę w słoiku. Iwona miała bowiem wykupione w szkole obiady, ale często zjadała tylko drugie danie. Mama prosiła ją więc, by zupę, której nie zjadła, przyniosła do domu. Tam na pewno się nie zmarnuje. No ale Iwona tego dnia zapomniała o zupie. Jednak upomniana przez mamę postanawia zawrócić do szkoły i zabrać tę zupę. Towarzyszy jej Sabina. Dziewczyny docierają do szkoły, zabierają z niej słoik z zupą i udają się w drogę powrotną do swoich domów. I tu w dostępnych materiałach prasowych następują pewne rozbieżności. Niektóre z nich podają bowiem, że Sabina jak zwykle odprowadza Iwonę kawałek i rozstają się mniej więcej w połowie drogi między swoimi domami. W innych źródłach można natomiast wyczytać, że dziewczyny spotykają się w okolicy bloku Sabiny, tam spotykają jej tatę i on każe nastolatce od razu wrócić do domu. Tak więc już od bloku Sabiny Iwona idzie w kierunku swojego bloku sama. No tak czy siak, to Iwona ma do przejścia raptem kilkaset metrów, jest około godziny 14, środek dnia, jej droga wiedzie pomiędzy blokami gęsto zaludnionego osiedla Przyjaźń. I właśnie w tych okolicznościach 13-latka wyparowuje, zapada się pod ziemię, znika bez śladu.
Zostaje po niej tylko ten słoik zupy, po który wracała do szkoły. Zostaje on później odnaleziony przy pobliskim śmietniku. Nie był wyrzucony do kontenera ani potłuczony. Wyglądało to tak, jakby go ktoś tam na chwilę odstawił. To jest ostatni ślad po Iwonie Wąsik. Dziewczyna tego dnia już nie pojawia się w domu. Wraz z nią znika bowiem jej plecak z książkami i zeszytami szkolnymi. A zwykle odnosiła go do domu, zanim udawała się do schroniska. Iwona nie dzwoni też tego popołudnia do Sabiny, mimo że się umawiały. Sabina jednak nie przywiązuje do tego zbyt dużej wagi. Uznała, że Iwona się rozmyśliła i poszła do schroniska sama albo umówiła się z kimś innym. Gdy przychodzi wieczór, a za oknami robi się ciemno, rodzice Iwony zaczynają się coraz mocniej niepokoić o córkę, bo o tej porze zdecydowanie powinna już być w domu. Parę tygodni wcześniej zdarzyło się, że nie wróciła o omówionej porze i mama bardzo się tym zdenerwowała. Nakrzyczała na Iwonę, że ma więcej tak nie robić. Córka obiecała, że nie będzie i dotrzymywała słowa. Aż do 3 października. Pani Małgorzata cały wieczór spędza przy telefonie. Obdzwania wszystkie koleżanki i kolegów Iwony, a nawet pobliskie szpitale, by dowiedzieć się, czy przypadkiem nie zdarzył się jakiś wypadek, w którym ranna mogła zostać jej córka. Tata Iwony wsiada na rower i jedzie do schroniska, w którym pomagała Iwona. Okazuje się, że tego dnia dziewczyna w ogóle nie pojawiła się w schronisku, choć obiecała, że przyjdzie. Takie zachowanie było do niej zupełnie niepodobne. Rodzice Iwony są przerażeni, a pan Andrzej dochodzi do wniosku, że nie ma na co czekać. Około 23:00 składa na policji zawiadomienie o zaginięciu córki. Ale ku jego zaskoczeniu i rozczarowaniu policjanci nie rwą się do poszukiwań. Po przyjęciu zgłoszenia oraz wstępnych rozpytaniach i analizach sugerują, że Iwona mogła uciec z domu. Okazuje się bowiem, że Iwona wraz z Sabiną już 2 lata wcześniej rozmawiały właśnie o ucieczce z domu. Tyle, że okoliczności zaginięcia Iwony nijak się mają do tych szalonych, dziecięcych planów. Bowiem dziewczyny zakładały, że uciekną razem latem, gdy będzie ciepło. Wezmą jakieś pieniądze, ubrania, namiot i psa. Jeśli dobrze rozumiem, to miała być jakaś taka przygoda. No nie chodziło na pewno o to, że którejkolwiek z nich w domu działa się krzywda. W każdym razie Iwona znika, ale nic nie wskazuje na to, by uciekła z domu, gdyż nie zebrała ze sobą kompletnie nic. Poza plecakiem ze szkolnymi podręcznikami, który po prostu akurat miała przy sobie w chwili zaginięcia. Nie ma więc ani ubrań, ani pieniędzy, ani dokumentów, jak chociażby legitymacja szkolna, że o paszporcie nawet nie wspomnę. Jednak ze względu na tę przyjętą hipotezę, policyjne śledztwo początkowo toczy się dość powoli, ale się toczy i wkrótce pojawia się nowy świadek. Okazuje się, że kolega Iwony widział ją w dniu zaginięcia parę minut po godzinie 14:00. Była w towarzystwie chłopaka, który mógł mieć około 20-25 lat, a więc był sporo starszy od 13-letniej Iwony. Warto tutaj dodać, że Iwona wyglądała dojrzalej i mogła spokojnie wprowadzić kogoś w błąd co do swojego wieku, podając się na przykład za 16-latkę. Wspomniany mężczyzna miał długie, ciemne włosy, był ubrany w czarną, skórzaną kurtkę i glany. Taki trochę styl metalowca. Kim był? Tego policji nigdy nie udało się ustalić. Udało się natomiast zasiać wątpliwości co do tego, czy ten mężczyzna w ogóle istniał i czy rzeczywiście Iwona była widziana z nim w dniu zaginięcia. Policyjny psycholog uznaje bowiem, że zeznania tego świadka, czyli kolegi Iwony, są mało wiarygodne. Co ciekawe, podobną opinię wydaje w sprawie zeznań Sabiny. Są one bowiem niezbyt spójne, a niektóre z przedstawionych historii i informacji mało prawdopodobne. 4 dnia od zaginięcia Iwony Sabina kontaktuje się z policją,
by poinformować, że właśnie przed chwilą widziała, jak jakiś chłopak z długimi ciemnymi włosami, noszący czarną kurtkę, zrywał plakaty informujące o zaginięciu Iwony. W ciągu tych kilku dni pojawiły się one bowiem na całym osiedlu. Policja podobno szybko reaguje i jedzie na miejsce, ale nie udaje się zatrzymać nikogo odpowiadającego temu rysopisowi. Powstaje więc pytanie, czy ten długowłosy mężczyzna był tylko wytworem wyobraźni nastolatków? A może to był właśnie ten tajemniczy chłopak, z którym Iwona zaczęła spotykać się w wakacje? Bo do tej osoby policja również nie dotarła. Trochę jest też niejasne, od kogo w ogóle pochodziły te informacje o tym, że Iwona spotykała się z jakimś starszym chłopakiem. Jej rodzice z pewnością nie mieli o tym pojęcia, gdyż na pewno nie zgodziliby się na taką relację. Prawdopodobnie wiedziałaby o niej natomiast najbliższa przyjaciółka, czyli Sabina. Tylko czy Iwona nigdy jej nie przedstawiła tego chłopaka? Nie powiedziała nawet, jak ma na imię, skąd jest, jak się poznali? Kompletnie nic, co pozwoliłoby go jakoś zidentyfikować? Trochę to dziwne. Kolejnym tropem są pocztówki odnalezione w domu w rzeczach Iwony. Ma to miejsce już po zaginięciu dziewczyny, gdy zdesperowana matka przegląda osobiste rzeczy córki, w tym jej pamiętnik. I tam natrafia właśnie na te pocztówki. Nie ma na nich znaczka, więc wygląda to tak, jakby ktoś dostarczył je osobiście i to zapewne bezpośrednio samej Iwonie, bo gdyby wrzucił je do skrzynki, to przecież mógłby je znaleźć ktoś inny, na przykład rodzice dziewczyny. Pocztówki są adresowane do Iwony, a ich treść ma charakter erotyczny. Podpisał się pod nimi niejaki Mi Raz, pisane oddzielnie Mi Raz. Kim był Miras? Tego policji również nie udaje się ustalić. Kilka dni po zaginięciu dziewczyny policja dostaje też pewien cynk. Ktoś przekazuje informację, że Iwona może być przetrzymywana na terenie jednej z posesji w Tarnowskich Górach. Policjanci sprawdzają dokładnie wskazany dom, garaż, pomieszczenia gospodarcze. Bez efektu. W międzyczasie ruszają też profesjonalne poszukiwania terenowe. Nieco spóźnione, gdyż jak wspomniałam na początku, policja uznała, że Iwona uciekła z domu. No ale po kilku dniach zaczyna już traktować sprawę bardziej poważnie, więc w teren ruszają policjanci, strażacy i wojsko. Przeczesują oni okolice, w szczególności tereny zalesione, ale też pola, łąki, pustostany. Przeszukiwane są też pobliskie zbiorniki wodne. Uczestniczą w tym płetwonurkowie. Ale to wszystko na nic. Po Iwonie nie ma śladu. Rodzice mają trochę żal do policji, że nie zaczęła poszukiwań od razu. Nie sprowadziła psa tropiącego, który może wskazałby jakiś ślad. 14 października, czyli 11 dni po zaginięciu Iwony, w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach zapada decyzja o wszczęciu postępowania w sprawie uprowadzenia dziewczyny. Jednak już nieco wcześniej rodzice Iwony decydują się zatrudnić prywatnego detektywa. Ich wybór pada na znanego Krzysztofa Rutkowskiego. Jak wynika z dostępnych materiałów, z jego biurem kontaktują się już w 6 dni po zaginięciu Iwony. Jest to zrozumiałe, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że policja przez pierwsze dni działa dosyć opieszale i próbowała wmówić rodzicom Iwony, że ich córka uciekła. Jednak państwo Wąsikowie stają przed wyzwaniem, jak zgromadzić pieniądze na honorarium dla detektywa. Mama dziewczynki jest listonoszką i nie zarabia kokosów. A tata akurat w ogóle nie miał pracy i imał się różnych dorywczych zajęć. W tej sytuacji z pomocą rusza lokalna społeczność. W szkołach przeprowadzone są zbiórki na ten cel. Pieniądze wpłacają też anonimowi darczyńcy. Ekipa Rutkowskiego zjawia się w Tarnowskich Górach około 2 tygodnie po zaginięciu Iwony i zaczyna prowadzić swoje dochodzenie. Nie wiadomo dokładnie, do jakich informacji i jakich świadków dociera, ale zdecydowanie odrzuca wersję o ucieczce z domu. Detektyw stwierdza, że Iwona prawdopodobnie została
uprowadzona i wywieziona do Niemiec do pracy w domu publicznym. No oczywiście jest to hipoteza prawdopodobna, ale podobnie jak kilka innych w tym przypadku. W każdym razie prywatny detektyw jedzie osobiście za naszą zachodnią granicę, by szukać tam Iwony. Nie natrafia jednak na żaden ślad. Rodzice Iwony są w desperacji i sięgają też po pomoc wróżek i jasnowidzów. Efekty? W zasadzie żadne. Co prawda, znany jasnowidz z Człuchowa miał wizję, że Iwona została zamordowana, a jej ciało znajduje się w lesie w pobliżu stawów między Pniowcem a Strzybnicą. Są to dzielnice Tarnowskich Gór. Policja nie bagatelizuje tej wskazówki. Jest listopad, od zaginięcia Iwony minął już ponad miesiąc. Do przeszukania terenów wskazanych przez jasnowidza ściągnięto 80 policjantów z Katowic i Tarnowskich Gór. Po kilku godzinach policjanci znajdują w zaroślach damską bluzę i bieliznę. Jednak matka Iwony stwierdza jednoznacznie, że te rzeczy nie należały do jej córki. I to tyle z tych poszukiwań. Oznacza to, że no, na nic więcej nie natrafiono i nie znaleziono żadnego śladu Iwony w tym miejscu wskazanym przez jasnowidza. Policjanci sprawdzają też kilku wytypowanych mężczyzn, których zachowanie już od jakiegoś czasu niepokoiło lokalną społeczność. Mowa o mężczyznach, którym zdarzało się zaczepiać na ulicy młode kobiety i nastolatki. Ale to też okazuje się ślepym zaułkiem. Żadnego z tych mężczyzn nie udaje się powiązać z zaginięciem Iwony. W związku z informacjami o aktywności Iwony w sieci, prokurator wnioskuje też do operatora skrzynki e-mail dziewczyny o dostęp do tej skrzynki. Dzięki temu śledczy mogą zapoznać się z jej zawartością, między innymi korespondencją mailową z jakimś mężczyzną. W styczniu 2003 roku, a więc około 3 miesiące po zaginięciu Iwony, policji udaje się go namierzyć. Okazuje się, że to 38-latek z Warszawy, który ma żonę i dziecko, a w wolnych chwilach koresponduje w sieci z innymi kobietami. Jedną z nich była właśnie zaginiona Iwona Wąsik, która przedstawiła mu się jako Kaja. Policja przesłuchuje mężczyznę, ale okazuje się, że nie ma on nic wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Nigdy jej osobiście nie spotkał i nie miał pojęcia, że jest tak młoda. W dniu zaginięcia Iwony przebywał u brata w Luksemburgu. Śledczy na wszelki wypadek weryfikują jego alibi i okazuje się, że jest ono prawdziwe. Aktywność Iwony w sieci z pewnością jednak nie ograniczała się do kontaktu z tym jednym mężczyzną. Tyle, że do żadnego innego śledczym nie udaje się już dotrzeć. W skrzynce mailowej Iwony nie znajdują więcej tropów. No, ale przecież dziewczyna korzystała też z czatów. Wygląda jednak na to, że szczegółów tych aktywności nie udało się poznać. A może to właśnie tam tkwił klucz do rozwikłania tej zagadki. W czerwcu 2003 roku prokuratura w Tarnowskich Górach umarza śledztwo w sprawie zaginięcia Iwony Wąsik. Sprawcę nie wykryto. Nikomu nie można było postawić żadnych zarzutów. Ale nie oznacza to oczywiście, że sprawa została zamknięta na wieki wieków. Wręcz przeciwnie, śledczy w przypadku pojawienia się nowych tropów czy dowodów mogą do tej sprawy wrócić. I rzeczywiście w ciągu kolejnych lat mają miejsca wydarzenia, które śledczy sprawdzają pod kątem związku ze zniknięciem Iwony Wąsik. Rok 2004, czyli 2 lata po zaginięciu Iwony Wąsik, na jaw wychodzi fakt, że jej dawna przyjaciółka Sabina spotyka się z dużo starszym mężczyzną w jego domu. Mężczyzna ten mieszka gdzieś w pobliżu osiedla Przyjaźń, podobno lubi młode dziewczyny, a do tego jest całkiem majętny i po prostu im za te spotkania płaci. W magazynie kryminalnym 997, wyemitowanym przez TVP1 w listopadzie 2019 roku, dziennikarze prezentują screeny rozmowy na czacie, do której udało im się dotrzeć. Prowadziły ją dwie nastolatki,
które również mieszkały na osiedlu Przyjaźń, a jedna z nich była bliską koleżanką Sabiny. Treść tej rozmowy szokuje. Dziewczyny piszą o tym, że ten mężczyzna podobno swój majątek zawdzięcza kontaktom z osobami zajmującymi się handlem ludźmi. On sam podobno załatwiał różnym dziewczynom pracę w Niemczech. Co łączy z nim Sabinę? No nie do końca wiadomo, ale no raczej ma to podtekst seksualny. Informacje o tym mężczyźnie trafiają też w końcu do policjantów, którzy sprawdzają, czy mógł on mieć coś wspólnego z zaginięciem Iwony Wąsik. Dochodzą jednak do wniosku, że nie. Nie znał on Iwony, dziewczyna nigdy się z nim nie spotykała. Informacje w mediach na ten temat są właśnie takie bardzo lakoniczne, choć wydaje się, że facet jest umoczony w jakieś naprawdę bardzo nieciekawe sprawy. Mijają kolejne 2 lata. Jest rok 2006. Cała społeczność Tarnowskich Gór przeżywa kolejny szok. Bo oto jeden z mieszkańców tej miejscowości, 38-letni Mariusz G., kierowca ciężarówek, mąż i ojciec 2 córek, zostaje oskarżony o uprowadzenie oraz wielokrotne zgwałcenie 15-latki. Co do jego winy nie ma żadnych wątpliwości, bowiem jego ofierze cudem udało się uciec. Policja i media nie podają ani prawdziwego imienia ofiary, ani miejscowości, w której mieszkała dziewczyna. Wiadomo tylko, że do porwania doszło gdzieś na Śląsku, na trasie, którą Mariusz G. pokonywał służbowo do Szczecina. W jednej z miejscowości, przez które przejeżdżał, mężczyzna zobaczył młodą dziewczynę, samotnie stojącą na przystanku autobusowym. Zatrzymał się i zagadał do niej. Najprawdopodobniej spytał o drogę. Podobno Mariusz G. wyglądał dość sympatycznie, niegroźnie, był przy tym elokwentny. No, przy takim pierwszym kontakcie nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Dziewczyna idzie więc w kierunku jego auta, a kierowca w mgnieniu oka wciąga ją do środka i jedzie dalej w kierunku Szczecina, zgodnie z planem. Po drodze wielokrotnie gwałci swoją ofiarę. Dziewczynie udaje się uciec tuż pod Szczecinem, gdy jej oprawca zostawia ją na moment samą. Znajdują się wtedy w pobliżu stacji benzynowej. Dziewczyna ucieka. Na stacji otrzymuje niezbędną pomoc, a jej pracownicy wzywają policję i pogotowie. Sprawa Mariusza G. trafia na policję i do prokuratury. Tam okazuje się, że wspomniana 15-latka wcale nie była jego pierwszą ofiarą. Mężczyzna miał już na koncie gwałt na 17-latce, za który dostał niewiarygodnie łagodny wyrok. Zaledwie 3 lata w zawieszeniu. Jakiś czas później o ten sam czyn oskarżyła go dorosła kobieta, ale potem odwołała swoje zeznania. Być może doszła do wniosku, że chce o tym po prostu zapomnieć, a nie przechodzić przez wielomiesięczną batalię sądową. Prokuratura w tym przypadku nie miała podstaw, by oskarżyć mężczyznę. Sprawy dotyczące przestępstw seksualnych w stosunku do osób pełnoletnich są bowiem prowadzone na wniosek pokrzywdzonych, a nie z urzędu. Niestety wkrótce potem Mariusz G. atakuje ponownie i porywa wspomnianą 15-latkę. Za ten czyn zostaje skazany na 12 lat więzienia, co oznacza, że dziś już prawdopodobnie jest na wolności, o ile nie popełnił kolejnego przestępstwa, za które został skazany. Tego nie udało mi się dowiedzieć, gdyż, co ciekawe, żaden Mariusz G., urodzony pod koniec lat 60. minionego wieku, nie widnieje w rejestrze przestępców seksualnych, a przynajmniej w tej części dostępnej publicznie, gdzie teoretycznie powinny trafiać dane sprawców, którzy dopuszczali się przestępstw seksualnych w stosunku do dzieci lub popełnianych ze szczególnym okrucieństwem. No ale dziury w tym rejestrze to odrębny temat. Wróćmy jednak do sprawy Iwony Wąsik. W jaki sposób wiąże się z nią postać Mariusza G.? Otóż mężczyzna był mieszkańcem Tarnowskich Gór. Miał też 2 córki w wieku zbliżonym do Iwony i podobno nawet Iwona i te córki miały wspólnych znajomych. No więc ludzie zaczynają gadać, tak? Zaczynają pojawiać się przypuszczenia, że skoro mężczyzna zdolny był do takich czynów, to może ma on coś wspólnego z tajemniczym zaginięciem Iwony. No ale tutaj znowu ślepa uliczka. Śledczym nie udaje się powiązać tych spraw ze sobą.
Rok 2008. To już 6 lat od zaginięcia Iwony Wąsik. Jeśli żyje, miałaby już 19 lat. Policja postanawia przypomnieć o sprawie. Może znajdzie się ktoś, kto coś wie albo coś widział i wreszcie po tych kilku latach zdecyduje się mówić. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przygotowuje tak zwaną progresję wiekową Iwony, która rozsyłana jest do mediów w całej Polsce. O sprawie znowu robi się nieco głośniej, ale nic to nie daje. Na policji nie zgłaszają się żadni nowi świadkowie, za sprawą których nastąpiłby przełom w śledztwie. W roku 2019 o sprawie zaginięcia Iwony ponownie przypomina magazyn kryminalny 997. W ramach rekonstrukcji przedstawiane są dwie wersje wydarzeń prowadzących do zniknięcia dziewczyny. Według pierwszej z nich stoi za tym tajemniczy, długowłosy młody mężczyzna w czarnej skórzanej kurtce i glanach, z którym Iwona miała być widziana w dniu zaginięcia. Według drugiej wersji mógł się zdarzyć nieszczęśliwy wypadek, a kierowca, zamiast wezwać na miejsce odpowiednie służby, wrzucił dziewczynę do bagażnika, by później pozbyć się gdzieś ciała. Gościem programu jest Damian Ciecierski z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, który mówi, że w śledztwie faktycznie rozważane były przeróżne wersje. Ale najbardziej prawdopodobny jest motyw seksualny, co oznacza, że dziewczyna mogła na przykład zostać uprowadzona do domu publicznego, ale mogła też zostać wykorzystana i zamordowana, a sprawca bardzo skutecznie pozbył się wszelkich śladów. Jednak kto mógłby za tym stać? Ktoś zupełnie obcy? Czy ktoś, kogo dziewczyna znała i z kim bez obaw wsiadła do samochodu? Powiem szczerze, że jest to dla mnie niezwykle zdumiewające, że nie było żadnych świadków, którzy by cokolwiek tego dnia widzieli. I tak sobie myślę, że może okoliczności zaginięcia Iwony wyglądały tak niepozornie, że po prostu nikt nie zwrócił na to uwagi. Dlatego wydaje mi się mało prawdopodobne, by ktoś na przykład potrącił Iwonę autem. Takie wydarzenie na pewno zwróciłoby czyjąś uwagę. Była 14, środek osiedla. Sprawca nie mógłby się czuć pewnie, bo nawet jeśli nikt akurat nie przechodził w pobliżu, to przecież ktoś mógłby coś zobaczyć przez okno. No i słoik z zupą. Sam by się grzecznie odstawił na bok? Z tych samych powodów odrzuciłabym hipotezę, że Iwona została porwana siłą, na przykład wciągnięta do auta. Szarpanina, a najprawdopodobniej i krzyki dziewczyny, z dużym prawdopodobieństwem zwróciłyby czyjąś uwagę. A i wspomniany słoik zapewne nie wyszedłby z tego bez szwanku. Najbardziej prawdopodobna wydaje mi się wersja, że w pobliżu Iwony zatrzymał się samochód. Może był w nim ktoś, kogo znała, kto namówił ją na krótką przejażdżkę pod jakimś pretekstem. Iwona odstawiła więc na chwilę słoik z zupą i wsiadła do środka. Trwało to dosłownie chwilę i nie zwróciło niczyjej uwagi. Oczywiście możliwe też, że był to ktoś poznany w sieci albo ktoś zupełnie dziewczynie nieznany, kto pod jakimś podstępem zwabił ją do auta. Może powiedział na przykład, że się zgubił i poprosił o pomoc. Przyjaciółka Iwony, Sabina, twierdziła, że Iwona była dość łatwowierna, wręcz naiwna. Uważała, że ktoś mógłby zaczepić Iwonę pod jakimś naprawdę błahym pretekstem, na przykład wymiany dyskietek, i ona by z nim poszła. Ojciec Iwony, pan Andrzej Wąsik, w wywiadzie udzielonym w lutym 2012 roku, a więc niemal 10 lat po zaginięciu, powiedział, że nie łudzi się już, że Iwona kiedykolwiek stanie w drzwiach cała i zdrowa. Ma świadomość tego, że jego córka najprawdopodobniej nie żyje. Bardzo chciałby jednak poznać prawdę, co się z nią stało. Czy zgubiła ją naiwność? Czy znajomość z niewłaściwą osobą? A może te zupełnie niegroźne wirtualne czaty? To oczywiście ironia. Internet może być naprawdę bardzo niebezpieczny, z czego niewiele osób zdawało sobie sprawę ponad 20 lat temu. Ba, mijały lata i nic się w tym względzie nie zmieniało. W lipcu 2012 roku, blisko 10 lat po zaginięciu Iwony Wąsik,
Znika bez śladu 15-letnia Monika Kobyłka, mieszkająca w malutkiej, liczącej około 300 mieszkańców wsi Wola Gałecka, niedaleka Radomia. To zaginięcie jest równie tajemnicze jak zaginięcie Iwony Wąsik. I tu również w tle mamy bardzo dużą aktywność nastolatki na internetowych czatach. Obie sprawy pozostają do dziś nierozwiązane, więc oczywiście nie wiadomo, jaką rolę w tych zaginięciach mogły odegrać osoby poznane przez dziewczyny za pośrednictwem internetu. Ale sam fakt, że mogły, jest po prostu przerażający. Przejdźmy teraz do roku 2021. To już niemal 2 dekady od zaginięcia Iwony Wąsik. Jednak to nic nie znaczy, no bo policja potrafi teraz rozwiązywać nawet dużo starsze sprawy. Wtedy właśnie pojawia się ogłoszenie. Aż 50 tysięcy złotych za pomoc w odnalezieniu Iwony, żywej lub nie. Pieniądze pochodzą od anonimowego darczyńcy. Jednak nawet tak wysoka suma nie sprawiła, by do śledczych dotarły wreszcie jakieś nowe, wiarygodne informacje. W czerwcu 2022 roku w mediach pojawiają się informacje, że do sprawy zaginięcia Iwony wraca katowickie Archiwum X. Kolejny raz pojawia się nadzieja, że może uda się rozwiązać tę sprawę. Niestety do chwili obecnej, a mamy październik 2023 roku, nic się nie wyjaśniło. Na koniec chciałabym dodać jeszcze parę słów o tym, jak po zaginięciu Iwony Wąsik potoczyły się losy jej najbliższych. Otóż niestety rodzina Wąsików nie potrafiła wspólnie poradzić sobie z tą tragedią. Każdy przeżywał ją na swój sposób. Co tak naprawdę jest dość typowe. Około 80% rodzin po stracie dziecka rozpada się. I to bez względu na to, czy tu mówimy o zaginięciu, czy zabójstwie, czy też śmierci w wyniku wypadku lub choroby. Najczęściej kończy się to tak samo. Rodzice rozstają się, a pozostałe dzieci dość szybko opuszczają rodzinny dom. Każdy idzie w swoją stronę i na swój sposób radzi sobie z traumą. Wszystkie informacje, które przytaczam w tym podcaście, pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, takich jak artykuły, wywiady, programy telewizyjne. Ich listę znajdziecie w opisie odcinka. Jeśli zainteresowała Was ta historia, będę wdzięczna za kliknięcie kciuka w górę oraz zasubskrybowanie mojego kanału. Chętnie również dowiem się, jakie są Wasze hipotezy dotyczące tego, co stało się z Iwoną Wąsik. Możecie pisać w komentarzach. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia.